Dzień dobry Państwu. Mój wykład porusza główny problem tego festiwalu, ujęty w kluczowym pytaniu, czy fotografia może zmieniać świat. Poprzez analizę relacji pomiędzy tworzeniem obrazów a sztuczną inteligencją będę chciała pokazać, co dzieje się w świecie fotografii podczas jej spotkania z techniką i sprawczością postludzką, jak sztuczna inteligencja zmienia rolę i zadania fotografa i jakiej lekcji może nam to spotkanie udzielić. Tu właśnie moja prezentacja znajduje punkt styczny z wiodącym hasłem tego festiwalu – edukacja na rzecz przyszłości. Chciałam zacząć od zarysowania kontekstu mojego wykładu. W czerwcu 2018 roku producent aparatów Huawei zorganizował konkurs fotograficzny, w którego jury zasiadł fotograf Alex Lambrechts, a obok niego smartfon Huawei P20. Producent oznajmił, że Huawei został wyposażony w tryb sztucznej inteligencji, umożliwiający automatyczne ustawienie optymalnego trybu dla każdej sytuacji, jak i dostosowanie się do zachowań użytkownika. W tym konkursie chiński flagowiec nie tylko robił zdjęcia, ale również je oceniał, polegając na sztucznej inteligencji, aby oszacować tysiące obrazów. A jak widać, sztuczna inteligencja zdecydowanie lubi kolor pomarańczowy i zachody słońca. Konkurs ten była to oczywiście przede wszystkim kampania PR-owa, której zadaniem była promocja rzekomej sztucznej inteligencji jako elementu specyfikacji owego modelu telefonu. Tego ostatnio byliśmy świadkami prawdziwego wysypu automatycznie wygenerowanych obrazów, do produkcji których wykorzystano sztuczną inteligencję i gdzie algorytm częściowo odgrywał rolę artysty. Więc pojawienie się tak wielu dzieł i dziełek sztuki ma miejsce w kontekście szerszego zainteresowania publiczności różnymi formami sztucznej inteligencji. Zainteresowanie to przybiera różne formy, od fascynacji do niepokoju związanego z nadchodzącą automatyzacją siły roboczej albo nawet całkowitym unicestwieniem ludzkości przez maszyny. Ale opowieści i deklaracje związane z twórczością robotów i maszynowym widzeniem, które towarzyszą pojawieniu się owych dzieł sztuki, są przynajmniej tak samo interesujące jak same dzieła. W obecnym momencie, kiedy niepokoje ludzi w wielu zakątkach świata dotyczą nie za bardzo inteligentnej, choć dla nas ludzi wysoce szkodliwej formy życia, a raczej półżycia, czyli koronawirusa COVID-19, może wydawać się dziwnym albo i abstrakcyjnym przywoływanie widma sztucznej inteligencji. Jednak uważam, że to najwłaściwszy moment, żeby się temu zjawisku przyjrzeć, biorąc pod uwagę, do jakiego stopnia okres kwarantanny ugruntował panowanie cyfry, jak określa obecną fazę życia społeczno-politycznego pisarz Jacek Dukaj. I nasze uzależnienie od platform cyfry, a karmiąc zakłanne algorytmy sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia się niemal nieskończoną ilością danych. Tak więc, mimo że strachem powszechnym i uzasadnionym oczywiście dzisiaj jest strach wywołany koronawirusem i zarówno zdrowotnymi, jak i ekonomicznymi kwestiami z nim związanymi, a problemy sztucznej inteligencji, mimo że rozgrywające się w pewnym sensie w tle tej sytuacji, powinny nas wszystkich interesować, może i niepokoić. Celem mojego wykładu jest zarysowanie relacji pomiędzy sztuczną inteligencją a mechanicznym tworzeniem obrazów, w tym fotografią, w ramach kontekstu tego festiwalu. I kwestia obrazowania świata, to jak świat jest nam przedstawiany, jak sami sobie go przedstawiamy i jak my jesteśmy przedstawieni w świecie oraz jak formy przedstawiania są dzisiaj do dużego stopnia automatyzowane, to coś, co jest obecnym obiektem moich badań naukowych, ale jednocześnie coś, co mnie interesuje od dawien dawna. Zamierzam w tej mojej analizie dzisiaj wyjść poza często zadawane pytanie, czy komputery są twórcze? Podejmę dzisiaj wysiłek odpowiedzi na to pytanie, ale jednocześnie będę starała się pokazać, że może nie jest to najlepsze pytanie, które można by zadać w kwestii sztucznej inteligencji. Postaram się sformułować szereg alternatywnych pytań, przy czym moim celem będzie podważenie binarnej logiki obecnych debat na temat sztucznej inteligencji. Ale nie interesuje mnie tylko zadawanie pytań. Moja prezentacja zawierać będzie również element krytyki, co nie znaczy, że zaproponuję Państwu technofobiczne odrzucenie obrazów opartych o sztuczną inteligencję, albo też odrzucenie sztucznej inteligencji jako takiej. Wprost przeciwnie, niezwykle intrygują mnie zarówno techniczne, jak i kulturowe możliwości sztucznej inteligencji,
oraz obietnice i deklaracje czynione w jej imieniu przez programistów, inwestorów i komentatorów. Będę jednak chciała zaproponować bardziej zniuansowane podejście do naszej relacji z techniką. Zamiast przeciwstawiać człowieka maszynie, proponuję, abyśmy postrzegali różne formy ludzkiej działalności, w tym fotografie i inne formy obrazowania, jako od zawsze techniczne i w związku z tym także do pewnego stopnia sztucznie inteligentne. Obiektem mojej krytyki będą jednak przede wszystkim społeczno-polityczne aspekty sztucznej inteligencji. Moje studium problematyki maszynowego widzenia, czyli machine vision z angielska, prowadzi mnie do poruszenia szerszych kwestii dotyczących różnych sposobów widzenia, widzialności i percepcji na różnych platformach i w różnej skali. Materiał, który tu Państwu prezentuję, jest zaczerpnięty z mojej najnowszej publikacji na temat sztuki i sztucznej inteligencji, ale dziś mówimy konkretnie o fotografii. I w tym miejscu chciałabym zainicjować dialog pomiędzy rozumieniem fotografii w kategoriach maszyn postrzegających, Seeing Machines, zaproponowanym przez artystę fotografika Trevora Paglena i moimi wcześniejszymi pracami na temat nieludzkiej fotografii. To nieludzkie jest myślnikiem, może nieczłowieczej byłoby alternatywną formą wyrażenia tego terminu. A celem tego dialogu będzie zbadanie algorytmicznych aspektów percepcji i widzenia u różnych aparatów i gatunków. Motywacją dla tego dialogu jest pragnienie wyobrażenia sobie lepszych sposobów postrzegania świata w momencie, kiedy jest on wystawiany na próbę przez dyskursy i praktyki sztucznej inteligencji i maszynowego widzenia. Ale jest to też próba wyobrażenia sobie lepszych sposobów działania w świecie. Mój projekt ma więc również wymiar zarówno etyczny, jak i pedagogiczny. Filozof Emmanuel Levinas pisze, że etyczna relacja z drugim, o tyle, o ile zostanie ona przyjęta, może być rozumiana właśnie w kategoriach nauczania, jako ofiarowanie mi czegoś więcej niż jestem w stanie przyjąć. No i celem mojego wykładu jest postawienie pytań dotyczących konkretnych przestrzeni i instytucji, w których odbywa się nauczanie techniki obrazowania i twórczości. Instytucji takich jak współczesny uniwersytet czy uczelnia artystyczna. Tak więc mój wykład dotyczy również kwestii nauczania sztuki i tego, jak dziś uczymy się fotografii i innych przedmiotów artystycznych oraz tego, jak wyobrażamy sobie edukację artystyczną w przyszłości. W swojej praktyce artystycznej Trevor Paglen pyta, jak postrzegamy świat. Koncentruje się on na tym, jak logika absolutnej przejrzystości promowana przez obecny aparat socjopolityczny, przekłada się na globalny nadzór, tworząc przy okazji przestrzenie zaciemnienia, które skrywają konkretne działania władzy. Jego ostatnie eksperymenty ze sztuczną inteligencją otwierają ciekawą możliwość analizy komputeryzacji w odniesieniu do fotografii. W ciągu ostatnich mniej więcej 10 lat, twierdzi Paglen, algorytmy i sieci sztucznej inteligencji umożliwiły komputerom autonomiczne widzenie. Stawia on w związku z tym następujące pytanie. Co to dla nas oznacza, iż proces widzenia nie potrzebuje już ludzkiego widza? Paglen wykazuje, że większość obrazów, w tym zdjęć, które dziś powstają, jest nie tylko generowana automatycznie, bez ludzkiej intencjonalności i bez ludzkiego nadzoru, ale jest również przeznaczona dla nieczłowieczego adresata, to znaczy jakiegoś fragmentu planetarnego systemu komputerowego określanego przez Benjamina Brattena jako stos. The stack. Paglen ma tu na myśli zdjęcia stworzone dzięki technice rozpoznawania twarzy, wykorzystywane w działaniach policyjnych, nadzorze i kamerach dostępu, komputerowe widzenie stosowane w samojezdnych samochodach oraz kamery umieszczone na dronach, umożliwiające robotom zabójcom napędzanym przez algorytmy określić cel ataku. Projekt Paglena zaczęło się to jako eksperyment militarny z roku 2017, który pokazał na wystawie w Metro Pictures w Nowym Jorku. Przedstawia szeregi kolorowych fotografii portretowych ludzi różnych płci, ras i z różnych grup wiekowych. Zostały te zdjęcia zaczerpnięte z bazy danych zawierających tysiące zdjęć pracowników bazy wojskowej w stanie Maryland, które zostały zebrane w imieniu DARPA, czyli Amerykańskiej Militarnej Agencji Badawczej, do celów prac nad technologią rozpoznawania twarzy. W ramach tych prac wojsko wyszkoliło algorytm w technice rozpoznawania wzorca poprzez załadowanie do bazy tysięcy zdjęć twarzy, między którymi ów algorytm miał się nauczyć rozpoznawać drobne różnice. Paglen spędził długie miesiące pracując nad ową bazą danych, zwaną Ferret,
i wybierając z niej indywidualne zdjęcia, które potem wyretuszował i podkolorował, po czym nam zaprezentował. Pokazał on również, że zdjęcia te od początku nie były przeznaczone dla człowieka. Jako zestaw szkoleniowy algorytmu rozpoznawania twarzy miały raczej ustalić skalę podobieństw i różnic dla maszynowego widzenia. Motorem działań Paglena jest właśnie niemożliwość ustalenia tego, co tak naprawdę zawierają tak wielkie bazy danych obrazu i obrazów. Nie tylko z powodu braku dostępu do nich, ale również poprzez fizyczną niemożliwość ze strony ludzi przejrzenia wszystkich tych danych. Projekt Paglena Sight Machine, czyli maszyna widzenia, maszyna wzroku, rozwinięty we współpracy z zespołem Kronos Quartet i firmą instalacji świetlnych Obscura Digital, miał swą kulminację w koncercie halowym w San Francisco, podczas którego na ekranie wyświetlano dane wykorzystujące algorytmy. Paglen zainstalował w hali wiele kamer i podłączył je do miksera wideo. Kamery te rzutowały na ekran zawieszony za zespołem kontury jego członków oraz emocje, których mieli oni aktualnie doświadczać. Od czasu do czasu artysta kierował kamerę na publiczność, umożliwiając jej postrzeganie siebie samych tak, jak są postrzegani przez komputery, z twarzami zidentyfikowanymi w formie komputerowo wygenerowanych prostokątów. Celem tego zabiegu było studium architektury różnych systemów sztucznej inteligencji i wizji komputerowej, w celu poznania tego, co owe systemy widzą. Ale czy to naprawdę jest wciąż jeszcze widzenie i czy w dalszym ciągu mówimy o inteligencji? Czy to jest raczej coś, co tylko inteligencję przypomina? Można tu przypomnieć pytanie, żart, które krąży wśród badaczy sztucznej inteligencji. Czy łódź podwodna umie pływać? Chcę przez to powiedzieć, że owe pytania należy zadawać, ponieważ systemy, które umożliwiają widzenie komputerowe i inne formy sztucznej inteligencji, decydują o pozwoleniach dostępu, ale też tego dostępu odmawiają. Maszyna widzenia Paglena polega w dużym stopniu na pracy tłumaczeniowej, ale jednocześnie odkrywa ona fundamentalną nieprzetłumaczalność danych na ludzkich i nieludzkich platformach. Moim zdaniem praca ta odnosi jednocześnie sukces i porażkę. Porażką jest niemożliwość uzyskania pełnej przejrzystości i naprawdę pokazania nam, co widzą maszyny. Jej sukces z kolei polega na ujawnieniu luki epistemologicznej i ontologicznej pomiędzy nami a maszynami, czyli tak kompletnie różnych sposobów bycia w świecie i poznawania świata. Projekt Paglena podważa także znane marksistowskie założenie, iż ujawnienie niesprawiedliwości społecznej doprowadzi do politycznego działania i w konsekwencji wyzwolenia. Założenie to zostało wystawione na próbę przez obecne raczej miałkie reakcje na kapitalizm platformowy. Naiwnym byłoby sądzić, że ludzie nie zdają sobie sprawy, iż Google nas szpieguje albo że Facebook używa naszych danych dla zysku. To, co Paglen ujawnia, to fakt, że samo widzenie radykalnie się gdzieś zmienia, że tak naprawdę nie widzimy nigdy wszystkiego i że nowo powstająca sieć wizualności może całkowicie przedefiniować to, co postrzegamy jako widzialne, a co nie, albo nawet co jest w ogóle postrzegane i zauważane w świecie. Możemy więc wyciągnąć wniosek, że prace Paglena pokazują ludzką niemożność widzenia wszystkiego, jednocześnie wykazując, że w kulturze algorytmu, która organizuje nasze życie społeczno-polityczne, związek pomiędzy widzeniem a wiedzą został na zawsze zerwany. Ale jednak, tak jak w jego poprzednich projektach, ten gest artystyczny oparty o ujawnienie ciemnych machinacji systemu cechuje pewna romantyczna naiwność. Nie chcę przez to podważyć zasadności jego artystycznych działań, ale raczej zasugerować, że sukces Paglena leży w ich właściwościach parergonalnych. Zaraz wytłumaczę, co mam na myśli, używając tego terminu. Aby naprawdę zrozumieć, co artysta nam pokazuje, musimy przyjrzeć się nie tylko jego zdjęciom, ale również narracji na temat widzenia maszynowego, ludzkiego wpływu na obraz i dyskursu na temat powstawania sztuki. Sam termin parergon odnosi się do pobocznej uwagi, dodatkowego materiału albo też ornamentu, którego celem jest upiększenie czy też wzmocnienie głównego dzieła, czyli tak zwanego ergonu. Wszedł on do użytku w teorii kultury dzięki filozofowi Jacquesowi Derridzie. W swojej analizie krytyki władzy sądzenia Kanta, przedstawionej w Prawdzie w malarstwie, Derrida podważa koncepcję zamkniętego charakteru dzieła sztuki i związanych z nim pojęć piękna i wartości samej w sobie, cechujących owo dzieło.
Zwracę też uwagę na ramę obrazu, dosłownie i w przenośni. Rzekomo wtórna funkcja ramy okazuje się być zasadniczą dla istnienia dzieła sztuki i dla jego rozpoznania jako dzieło. Według Derrida dzieło sztuki nigdy nie jest samowystarczalne. Jest ono zależne od różnego rodzaju parergów, ram, ornamentów, komentarzy, dzięki którym może zostać uznane w swojej oryginalności i wyjątkowości. Opisanie pracy Paglena jako parergonalnej nie oznacza więc, że krytykujemy ją za jakiś brak, ale raczej, że uznajemy jej prawdopodobnie świadomą zależność od struktury, ramy, sieci i cyfrowej chmury. Innymi słowy, projekty Paglena związane z widzącymi maszynami stosują ludzką inteligencję i technologie maszynowe w celu nauczenia nas czegoś, jednocześnie wykazując nasze kognitywne i polityczne ograniczenia. Jego praktyka artystyczna nie przekłada się na sztukę polityczną samą w sobie, ale mobilizuje ona nasz umysł i zmysły w celu przeprogramowania naszego ludzkiego aparatu kognitywno-sensorycznego. Warto wskazać, że Paglen używa też pojęcia maszyn widzących do opisania współczesnej kondycji fotografii. I fotografia dzisiaj jako seeing machines, maszyny widzące. W artykułach na blogu z roku 2014 zaproponował on rozszerzenie rozumienia medium fotograficznego, zawierającego dziesiątki sposobów, na które nie tylko ludzie wykorzystują technikę, aby oglądać świat, ale dzięki którym jednocześnie maszyny oglądają świat dla innych maszyn. Definicja ta obejmuje różnorakie aparaty do tworzenia obrazów, od telefonów komórkowych do kamer umieszczonych na satelitach. Rozciąga się ona też na dane i systemy ich przechowywania, algorytmy interpretacyjne oraz techniki percepcji pojawiające się w kontekście usieciowionych praktyk fotograficznych. Techniki te z kolei ustanawiają i legitymizują konkretne reżimy widzialności. Co więcej, rozumienie fotografii w kategoriach maszyn widzących sugeruje, że koncentracja na pojedynczych obrazach to po prostu błąd. Tym stwierdzeniem Paglen zadaje cios rozumieniu fotografii w kategoriach historycznych i dziennikarskich, jako pojedyncze zapisy historyczne, czy też obramowane i ukonkretnione dzieła sztuki. I chodzi tu o coś więcej niż sam fakt, że technika cyfrowa spowodowała dziś nadprodukcję obrazów, w sytuacji, w której pojedyncze zdjęcia łączą się w przepływ obrazów i danych. Zdjęcia dzisiaj stanowią część większej technologicznej sieci produkcji i percepcji. Funkcjonują one zarówno jako obiekty do oglądania, jak i technologie do kształtowania wizji u ludzi i u maszyn. Ich tożsamość jako pojedynczych obrazów jest więc performatywnie ustanawiana przez akty patrzenia na nie. Ale musimy zauważyć, że patrzący nie zawsze jest człowiekiem. Istnieje wiele punktów stycznych pomiędzy rozumieniem fotografii przez Paglena w kategorii widzących maszyn, a pojęciem nieludzkiej fotografii z myślnikiem, którą zaproponowałam w niedawno opublikowanej książce. Starałam się w niej wykazać nieadekwatność tradycyjnej teorii fotografii do analizy przestrzeni obrazów w dzisiejszych czasach, ponieważ, tak jak zauważa sam Paglen, kluczowe teksty Susan Sontag mają niewiele do powiedzenia na temat systemów obrazowania w podczerwieni umieszczonych na dronie, a zastosowanie koncepcji Rolanda Bartha do miliardów zdjęć Londynu w archiwach miejskiego monitoringu byłoby całkowitym absurdem. Koncepcja nieludzkiej fotografii odnosi się do zdjęć bez ludzi, ale także do fotografii, które nie zostały zrobione przez człowieka albo nawet i dla człowieka. Koncepcja ta obejmuje obrazy takie jak na przykład bezludne krajobrazy, zdjęcia z kamer satelitów, czy też kody QR. W ramach przerywnika chciałam teraz Państwu pokazać wyjątek z mojego wideo eseju, który przedstawia koncepcję nieludzkiej fotografii i nieludzkiej wizji. The always-on action of security cameras, smartphones and Google Street View turns photography into a technology of life. This means that photography not only represents life, but also shapes and regulates it, while documenting or even envisaging life's demise. The notion of non-human photography expands our understanding of photography beyond things that humans do with cameras. Non-human photography stands for the production of light-induced images that are not of, by, or for the human. It encapsulates imaging processes from which the human is absent. Microphotography, space photography, drone-mounted imaging, CCTV capture.
But it also recognizes that even those images that are produced by the human, be they artist or amateur, contain a non-human mechanical element. It is because their production involves the execution of technical and cultural algorithms. The photographs obtained in the process are part of an extensive database of pre-programmed, pre-existing image frames whose significance we are familiar with and which we are trying to recreate in a unique way under the umbrella of so-called individual experience, happy couple, wedding, birthday party, beach holiday. If happiness itself is algorithmic, the expanded understanding of photography as non-human will help us unsee ourselves from our species-based anchoring. It will also encourage a different view of both ourselves and what we humans call the world. The practicing of such non-human photography will require a non-human vision, an alternative vantage point from which to see, learn, and build knowledge. The modern understanding of perception has been premised on the model of vision as linear, based on a straight ray of light emanating from God. The camera obscura ended up stabilizing perception for centuries to come. But it's time to sever the straight line connecting the human observer with the divine and the perceived object, and to embrace vision as distributed and multiple. Such distributed vision takes us beyond the humanist limitations of our philosophies and worldviews. It allows us to dislocate ourselves from our positioning of both everywhere and nowhere, and to become re-anchored and reattached again. Kluczowym założeniem mojej książki było stwierdzenie, iż dziś w epoce powszechnego monitoringu, kamer umieszczonych na dronach, medycznych skanerów do ciała i obrazów z satelity, fotografia coraz bardziej oddala się od ludzkiej sprawczości i ludzkiego widzenia. Jednak starałam się też wykazać, że nawet zdjęcia zrobione przez człowieka mają w sobie pewien element nieludzki. Ów element, aktywowany poprzez algorytmy techniczne i kulturowe, ujawnia się w fakcie, że zdjęcia ludzi z wesela, z wakacji czy z Instagrama u większości wyglądają bardzo podobnie. Uznanie tego procesu kulturowej powtarzalności pozwoliło mi wysunąć twierdzenie, które wcześniej rozwinął już filozof Bernard Stiegler, że ludzie od zawsze mieli techniczną naturę. Moje pojęcie nieludzkiej fotografii wychodzi więc dalej niż koncepcja widzących maszyn Paglena, ponieważ analizuje ono nie tylko ludzi postrzeganych przez maszyny, albo też maszyny, które są w stanie widzieć rzeczy wykraczające poza spektrum ludzkiego wzroku, ale także ponieważ definiuje ludzi jako widzące maszyny, choć nie w mechanicznym kartezjańskim sensie. Pojęcie to sięga również w kierunku przeszłości geologicznej, w której cały wszechświat jest postrzegany jako wielki aparat, tworzący fotoodbitki na różnych powierzchniach, od skał po skórę. Ale nie chodzi mi o terminologiczne przepychanki z Paglenem, którego pracę zresztą darzę wielkim szacunkiem. Nawiązanie dialogu pomiędzy jego teorią widzących maszyn a moją koncepcją rozumienia fotografii w kategoriach nieludzkiej służyć ma do zaproponowania innego sposobu postrzegania świata i działania w nim. Zakładam tu, że zarówno postrzeganie, jak i działanie będą czynnościami wykonywanymi przez sprawców ludzi i nieludzi. Ale proces refleksji na temat tego, co oznacza postrzeganie i działanie i jakie formy mogą owe postrzeganie i działanie przybierać, będzie już zdecydowanie należeć do człowieka. W celu rozwinięcia tej myśli chcę zaproponować nową figurę myślową, fotografię acyfrową, czyli z angielska jest undigital photography, undigital raczej niż digital. Termin ten nie jest całkiem mój, zapożyczyłam go z fotografii komputerowej, dyscypliny zajmującej się obrazami, które powstały i zostały wyedytowane dzięki obróbce komputerowej, a nie w procesie optycznym. Undigital photography, czyli fotografia acyfrowa, jest alternatywnym opisem procesu, w którym moment wyzwolenia klatki to dopiero początek i gdzie zmiany ostrości, oświetlenia, kadrowania czy też głębi ostrości mogą nastąpić już po zrobieniu zdjęcia.
Oczywistym jest, że komputerowość od dawna jest częścią mechanicznego tworzenia obrazów. Możemy tu wspomnieć o Photoshopie lub wewnętrznym przetwarzaniu plików JPEG, a nawet plików RAW za pomocą różnych aparatów cyfrowych. Tym, co zmienia się w fotografii komputerowej, jest całkowita niestabilność procesu obrazowania, a jej otwartość na manipulacje stanowi samą ontologię obrazu acyfrowego, a nie tylko możliwość skierowaną do profesjonalistów lub zaawansowanych amatorów, jak miało to miejsce w przypadku wcześniejszych obrazów cyfrowych. Jednak w określeniu fotografia acyfrowa postrzegam także konceptualną i poetycką obietnicę przemyślenia naszych obecnych ram i sposobów rozumienia obrazów, zarówno w teorii mediów, jak i w kulturze wizualnej. Termin ten oferuje zatem nowe możliwości myślenia o fotografii w dobie sztucznej inteligencji. To terminologiczne przesunięcie z cyfrowej do acyfrowej jest pewną formą intelektualnej zabawy. Jej celem jest rozwianie mirażu otaczającego dyskursy sztucznej inteligencji. Ale ma ono również na celu postawienie głębszych pytań dotyczących warunków tworzenia obrazów i kreatywności w obecnych czasach. Fotografia acyfrowa uznaje ludzką historię fotografii, jej dziedzictwo artystyczne, sentymenty i ślady pozostałości technicznych. Ale przesuwa ona tę historię, opierając się na wydarzeniach podejmowanych przez ludzkich sprawców, jak i przez asemblaże techniczne. Asemblaże, czyli zgrupowania, które obejmują również ludzi. Jest to z mojej strony próba podjęcia odpowiedzi na pytanie czesko-brazylijskiego filozofa Willema Flussera dotyczące tego, co ludzie są w stanie zdziałać we wszechświecie napędzanym przez siły geofizyczne, których sami nie kontrolują. Też istnieje polskie tłumaczenie tej książki w stronę filozofii fotografii. Jest to też z mojej strony próba zbadania, jakie formy może przybierać ludzka kreatywność, czy to w dziedzinie artystycznej, inżynieryjnej, czy też polityce. Flusser twierdził, że od czasów rewolucji przemysłowej twórcy obrazów ściśle współpracują ze swoimi aparatami, rozwijając nowe modele współpracy. Flusser pisał o fotografach, ale jego argument dotyczy też innych form ludzkiej kreatywności. Ta ludzko-mechaniczna jedność oznaczała dla Flussera, że ludzie dziś funkcjonują jako funkcja aparatów. Ich aktywność twórcza jest zatem rozumiana jako realizowanie programu maszyny i polega na dokonywaniu wyborów z zakresu opcji określonych przez algorytm. Można by zasugerować, że ta algorytmiczna konstytucja ludzi rozpoczęła się na długo przed rewolucją przemysłową, a nawet, że była ona fundamentem konstytucji człowieka jako istoty technicznej. Człowieczeństwo zrealizowało się właśnie w relacji z szeregiem obiektów technicznych, takich jak ogień, kije czy kamienie, bardzo wczesne technologie, ale jednak technologie. Funkcjonowanie ludzi na co dzień zależy również od realizacji innego programu, to znaczy od sekwencjonowania połączeń adeniny, cytozyny, guaniny i tyminy, czyli od DNA. Jak starałam się zaznaczyć w Non-Human Photography, tej propozycji nie należy traktować jako bezmyślnego determinizmu technologicznego czy biologicznego, który zabrałby ludziom wszelkie możliwości działania i wszelką odpowiedzialność za podejmowane przez nich działania. Jednak zaakceptowanie naszego pokrewieństwa z innymi żywymi istotami na całym spektrum ewolucyjnym i uznanie, że ludzkie życie podlega reakcjom biochemicznym, nad którymi nie mamy pełnej kontroli, od rumienienia się do starzenia i umierania, podważa humanistyczne parametry debaty o kreatywności, sztuce i sztucznej inteligencji. Odrzucając surową cezurę między ludźmi a maszynami, naszym rzekomym geniuszem a sztuczną inteligencją, takie postludzkie spojrzenie na człowieka pozycjonuje ludzką kreatywność jako po części informatyczną. Jeszcze raz podkreślam, że nie oznacza to pogodzenia się z naszą rzekomą biernością poprzez stwierdzenie, że ludzie nie są w stanie niczego stworzyć, że nie są niczym innym jak maszynami reagującymi na impulsy. Tego zdecydowanie nie mówię. Należy jedynie uznać za Flusserem, że tak jak wyobraźnia aparatu jest większa niż wyobraźnia wszystkich artystów w historii, wyobraźnia programu zwanego życiem, w którym wszyscy uczestniczymy i który jest wynikiem wielokrotności procesów rozwijających się w różnych skalach wszechświata, znacznie przekracza naszą ludzką wyobraźnię. Zrozumienie, jak ludzie mogą działać w ramach ograniczeń aparatu, który jest ich częścią, staje się nowym pilnym zadaniem dla tak bardzo potrzebnej posthumanistycznej teorii sztuki i szerzej posthumanistyki.
W tym nowym paradygmacie rozumienia obrazu i kreatywności człowiek jest postrzegany jako część maszyny, czy też jako część aparatu, systemu technicznego, a nie jako jego jedyny wynalazca, właściciel i władca. Posthumanistyczna historia sztuki uznaje produkcję wszystkich dzieł, od malowideł jaskiniowych poprzez pracę tzw. wielkich mistrzów i współczesne eksperymenty techniczne jako wytwory ludzkich artystów we współpracy z wieloma nieludzkimi czynnikami, takimi jak dyski, impulsy, wirusy, narkotyki, substancje i urządzenia organiczno-nieorganiczne, a także wszelkiego rodzaju sieci, od grzybni po internet. Często zadawane pytanie, czy komputery mogą być twórcze, na które obiecałam odpowiedzieć w tym wykładzie, okazuje się zatem raczej wąskie, ponieważ opiera się na przedtechnologicznej koncepcji człowieka jako samodzielnego podmiotu i centrum decyzji oraz akcji. Byt komputerowy, czy to w formie terminatora czy algorytmu, jest tu postrzegany tylko jako niedoskonałe przybliżenie człowieka. Lepiej zatem zapytać za fluserem, czy człowiek może rzeczywiście być twórczy, a ściślej, w jaki sposób człowiek może być twórczy. Oprócz przedstawienia argumentu teoretycznego, mój wkład w to zapytanie przybrał też formę projektu fotograficznego dotyczącego sztucznej inteligencji. Termin ten, trochę żartobliwy, jest nieformalnie używany przez firmę Amazon do opisu swojej platformy o nazwie Mechanical Turk, mechaniczny Turek, która jest internetowym rynkiem łączącym dostawców siły roboczej z klientami na całym świecie. Praca obejmuje tutaj hity, czyli zadania ludzkiej inteligencji, polegające na prostych czynnościach mechanicznie wykonywanych na danych cyfrowych, takich jak oznaczanie zdjęć lub wypełnianie ankiet, wycenianych bardzo tanio, średnio od 0,01 do 1,4 centa za zadanie. Projekt stawia ludzi w roli maszyn, ponieważ zaprogramowanie komputera, który mógłby wykonywać takie zadania, byłoby zbyt niepraktyczne i zbyt kosztowne. Do realizacji mojego projektu zaangażowałam 100 wolnych strzelców platformy, tzw. M-Turków, prosząc, aby każdy z nich zrobił jedno zdjęcie widoku z okna pokoju, w którym się obecnie znajdowali. Instrukcje wyraźnie stanowiły, że jeśli w pokoju nie ma okna, powinni oni przejść do następnego dostępnego pokoju z oknem i zrobić owo zdjęcie. Poprosiłam ich również o nieprzesyłanie gotowych zdjęć z internetu lub swoich starych zdjęć. Wyjaśniłam, że to zadanie jest zamawiane w ramach projektu badawczo-artystycznego, który analizuje kreatywność ludzi i maszyn. Dodatkowa obróbka zdjęć była dozwolona, ale nie wymagana. Hit został wyceniony na dwukrotność amerykańskiej płacy minimalnej na godzinę, co wyjaśnia, dlaczego wszystkie zadania zostały podjęte i wykonane niemal natychmiast, chociaż biorąc pod uwagę, że zadanie to trwało średnio 1 do 2 minut, dlatego że chciałam uzyskać efekt zautomatyzowanej produkcji, tworzonej przez pracowników pośpiechu w połączeniu z ich wysoce zautomatyzowanymi smartfonami, to jego wycena w żaden sposób oczywiście nie redukowała nierówności społecznych. Sam fakt korzystania z platformy M-Turk do mojego projektu nie był bezproblemowy i można nawet zaryzykować stwierdzenie, że utrwalał on niesprawiedliwe warunki pracy na świecie poprzez legitymizację platformy Amazona. Zbadanie tych warunków stanowiło jeden z celów mojego projektu. Nie wiem, skąd pochodzili M-Turkerzy, którzy odpowiedzieli na moje zaproszenie. Chociaż można się domyślać na podstawie samych zdjęć, używając symboli, architektury i roślinności ze zdjęć jako drogowskazów. Jednak z badań z 2018 roku dowiadujemy się, że większość pracowników M-Turka pochodzi z USA. 3/4. Na drugim miejscu znajdują się Indie, 16%, następnie Kanada, ponad 1%, Wielka Brytania, 0,7%, Filipiny i Niemcy. Chociaż skład grup dostępnych pracowników w dowolnym momencie jest równie zależny od tego, która jest obecnie godzina w danej strefie czasowej. Chociaż wiele zadań dostępnych na platformie jest bardzo prostych, wymagają one znajomości języka angielskiego, co daje przewagę rodzimym i prawie rodzimym użytkownikom języka. M-Turkerzy działają anonimowo i są identyfikowani tylko poprzez przydzielony im numer, tworząc iluzję płynnej, mobilnej siły roboczej, która stanowi część chmury cyfrowej.
Celem mojego projektu była próba ponownego zmaterializowania mętnej pary, tworzącej ową chmurę, poprzez stworzenie grupowego portretu lokalizacji M-Turkerów. Mój zbiór zdjęć pod tytułem Widok z okna, czyli View from the Window, nie jest ani konwencjonalną fotografią portretową, czy też krajobrazową. Oferuje on raczej demograficzny obraz kompozyt globalnej siły roboczej. Koncepcja i tytuł tego projektu nawiązują do mitycznego pierwszego zdjęcia w historii fotografii. Widok z okna Józefa Nicéphora Niépce'a w Le Grand. Ze względu na ograniczoną wrażliwość materiałów fotograficznych w tym czasie, a mianowicie płyty cynowej podkrytej bitumem, zdjęcie Niépce'a z okna jego wiejskiego domu w Burgundii wymagało 8 godzin naświetlania. Zaowocowało to sceną, której ludzkie oko nigdy nie widziało, ze światłem słonecznym i cieniami widocznymi po obu stronach budynków. Z jednej strony jest to zdjęcie tak, jak mamy na płycie metalowej, a z drugiej jest to zdjęcie w obróbce poprzez laboratorium, które starało się uwspółcześnić, pokazać, co naprawdę możemy na nim zobaczyć. Tak zwany pierwszy obraz w historii fotografii przedstawia zatem wyraźnie nieludzką wizję z widzeniem cieni po obu stronach. Oko, sposób patrzenia, którego ludzkie oko nigdy nie mogło w naturalny sposób zauważyć, złapać. Jednocześnie ten pierwszy obraz ustanawia istotę nieludzką w centrum produkcji fotografii. Z tego też powodu wybrałam obraz Niépce'a jako konceptualną ramę dla mojego projektu o M-Turkach. Sztuczną inteligencję niewidzialnej, rozproszonej siły roboczej Amazona można zatem opisać jako acyfrową, w tym sensie, że chociaż wykorzystuje ona technologię cyfrową do wykonywania przynajmniej częściowo cyfrowych zadań, symulując pracę maszyn w swojej cichej wydajności, zaburza ona także płynną narrację i wizualizację maszynowego świata. Czyni to poprzez dosłowne zaznaczenie swojej obecności poprzez materialne ślady. Widok z okna pokazuje nam również istnienie samego okna lub jego brak. Okno nie jest to tylko prostokątną wizualizacją interfejsu oprogramowania opatentowanego przez Microsoft i używanego przez inne systemy operacyjne, ale także metalową lub drewnianą ramą przytrzymującą szklaną szybę, czasem także zasłony, żaluzje, moskitierę, ramą, która przybliża nam świat zewnętrzny, jednocześnie utrzymując go w ryzach, na zewnątrz, czyli w miejscu, w którym nie ma osoby nań spoglądającej. W swojej książce prowokacyjnie zatytułowanej Artificial Unintelligence, czyli sztuczna nieinteligencja, która dotyczy błędnego przekonania, że komputery mogą rozwiązać wszystkie złożone problemy społeczne, Meredith Broussard twierdzi, że sposób definiowania sztucznej inteligencji zależy od tego, w jaką wizję przyszłości chce się wierzyć. Jednak w przeciwieństwie do jej starań, aby zhumanizować technologię i ustawić człowieka na nowo w centrum aparatu technicznego, mój widok z okna nie ma na celu po prostu uczłowieczenia techniki. Moim zdaniem tego typu podejście jest błędne, jako że opiera się ono na zerwaniu konstytucyjnej relacji z techniką, którą człowiek utrzymywał od zawsze. Widok z okna proponuje zatem inny punkt obserwacyjny i, co ważniejsze, uznanie istnienia takiego punktu obserwacyjnego. Jak wiemy od teoretyczki Donny Haraway, widok znikąd, promowany przez większość projektantów sztucznej inteligencji, proponuje nam obraz bardzo specyficznego typu człowieka, białego, ahistorycznego mężczyzny. Widok z okna sugeruje zatem, że oprócz przełamania szklanego sufitu, pracownicy cyfrowi mogą być w każdej chwili gotowi na rozbicie swoich wirtualnych okien. I teraz przechodzę do ostatniej części mojego wykładu, zatytułowanego Uber dla sztuki, ze znakiem zapytania. Biorąc pod uwagę, że ilość i typ zadań, które można zlecić tanim anonimowym pracownikom Amazona poprzez tę platformę M-Turk, jest praktycznie nieograniczona, zrozumiałym jest, dlaczego artyści tak chętnie z niej korzystają. Kierując się oportunizmem, ciekawością lub chęcią odsłonięcia ukrytych warunków globalnej pracy w erze cyfrowej, artysta Aaron Koblin poprosił M-Turków o narysowanie owcy zwróconej w lewo, które te obrazki potem stworzyły duży gobelin. Oraz w innym projekcie zlecił im narysowanie kawałków banknotów 100-dolarowego, które później złożył w całość. Andy Bio zlecił M-Turkom sfotografowanie się z szyldem, ujawniającym, dlaczego podejmują tę pracę. Annie Celestyn zamówił u nich wiersze.
Artyści od dawien dawna badają różnorodne wymiary kreatywności, rzucając wyzwanie swojej wyjątkowej roli poprzez zbiorowe tworzenie dzieł. Od Exquisite Corpse André Bretona poprzez sztukę pocztową i inteligentne moby. Nowością w korzystaniu z mTurka jest, że sztuka pozyskiwana z tłumu jest tak naprawdę wynikiem wyjątkowo taniej siły roboczej, podejmowanej przez ludzi, którzy polegają na platformie Amazona jako źródle przynajmniej częściowego dochodu, a nie wynikiem zabawy z udziałem publiczności. Sztuczna inteligencja siły roboczej mTurka jest zatem zarówno obrazem pracy w czasach globalnego przepływu kapitału, jak i prognozą dla większości pracowników, większości miejsc pracy i kariery. Jednak obawy, że sztuczna inteligencja i roboty nas niedługo zastąpią, są często odrzucane przez technokapitalistów. Wielu z nich bezkrytycznie wierzy, że w wyniku powszechnej automatyzacji zostaną utworzone nowe miejsca pracy, ubóstwo się zmniejszy, a my wszyscy będziemy mieć więcej wolnego czasu. Postrzeganie bezrobocia i niepewności w kategoriach wyzwolenia brzmi szczególnie złowieszczo w pozytywnych doniesieniach o rzekomych sukcesach gospodarki umów śmieciowych z jej pozorną elastycznością dla wszystkich. Ten problem niepełnego zatrudnienia i niedopłaty dotyczy nie tylko pracowników platform pozyskiwania taniej siły roboczej, takich jak mTurk, Crowdflower, Clickworker, Luna czy Fiverr, ale także innych podmiotów destrukcyjnej gospodarki finansowanej przez kapitał z Doliny Krzemowej, takich jak kierowcy Ubera i Deliveroo, pracownicy sklepów na umowach śmieciowych, czy też kadra akademicka zatrudniana na godziny na wielu zachodnich uczelniach, na których studenci płacą niebotyczne czesne. Posłowie Darrena Werschlera do książki Of the Subcontract, czyli o podnajmie Nicka Thurstona, zbiórku poezji zamówionego również przez platformę mTurk, zawiera ciekawą sugestię dotyczącą wagi takich projektów. Są one nie tylko krytyką konkretnych przejawów kreatywności ze wszystkimi jej konwencjami, czy też krytyką ekonomii mTurka. Werschler sugeruje, aby projekt Thurstona raczej interpretować jako instytucjonalną krytykę warunków produkcji sztuki, ze sławą i chwałą należącą do jednego autora, ale pracą i infrastrukturą dostarczaną przez Legion. Odnosi się to do dzieł sztuki takich jak prace Damiena Hirsta, ale również do ich historycznych poprzedników sprzed epoki kapitalizmu przemysłowego. Werschler postrzega książkę Thurstona jako symptom epoki, w której wszelkiego rodzaju działania są na nowo konfigurowane jako hity, czyli owe zadania ludzkiej inteligencji. Towarzyszy temu procesowi pełna automatyzacja typowo ludzkich zadań twórczych, takich jak raporty, dziennikarstwo czy analiza danych, podczas gdy coraz więcej miejsc pracy i kariery jest zagrożone byciem zastąpionym przez sztuczną inteligencję. I chciałam wspomnieć, że ja po polsku mówię dosyć sprawnie, natomiast nie piszę za sprawnie i chciałam się przyznać, że do tłumaczenia tego wykładu wykorzystałam w dużym stopniu sztuczną inteligencję Google'a, wykorzystając Google Translate. Oczywiście musiałam dokonać pewnych poprawek, ale byłam bardzo zdziwiona po latach Google Translate służącemu tylko jako źródło zabawy, ponieważ tłumaczenia były toporne, były okropne, byłam zdumiona, jak szybko zmienia się baza danych i algorytm uczący się oferowany przez Google'a. Tak więc te zadania twórcze, które kiedyś należały tylko do człowieka, coraz częściej mają miejsce, coraz częściej są podejmowane poprzez maszyny i odnoszą coraz większe sukcesy. Poeci i profesorowie mogą wskazywać na tę zmianę, mówi Werschler, ale jak dotąd nie byli w stanie wyjść poza nią. Powoli zdajemy sobie sprawę, że nasze działanie również może być zlecane komuś innemu. Ta sytuacja, opisana przez Garego Halla jako uberyfikacja uniwersytetu, wskazuje na naszą najbliższą przyszłość, w której wszyscy staniemy się przedsiębiorcami samych siebie. W tym procesie każdy aspekt naszego życia, wynajmowanie pokoju, spanie na czyjejś kanapie, couchsurfing, nawiązywanie przyjaźni, randkowanie czy spacery, będzie okazją do zarobienia zarówno pieniędzy, jak i punktów w systemie. Jednak wszelkie bogactwo generowane w ramach tak zwanej gospodarki dzielenia się, sharing economy, pisze Hall, koncentruje się w rękach stosunkowo niewielu, którzy centralnie kontrolują platformę, oprogramowanie, algorytm, dane i związany z nimi ekosystem, decydując o cenach i poziomach płac, przydziale pracy, standardach, warunkach oraz preferowanych profili użytkowników i pracowników.
Ale Hall oferuje coś więcej niż tylko krytykę niepewnych warunków pracy w czasach gospodarki cyfrowej lub czasach rozszerzenia tych warunków na zawody i kariery, które wcześniej były postrzegane jako wolne od destrukcyjnej logiki algorytmów. Zawody poetów i profesorów, o których wspomina Wersle. Zwraca się on również do pracowników systemu edukacji wyższej, podkreślając, że uniwersytet, można dodać humanistyka, edukacja artystyczna, stanowią jedne z niewielu przestrzeni w społeczeństwie postindustrialnych, w których siły antypublicznego reżimu sektora neoliberalizmu wciąż są jawnie kontestowane, przynajmniej do pewnego stopnia. Chciałam też wspomnieć, książka ta dostępna jest również w wolnym dostępie. Można ją załadować w wersji PDF-u za darmo. Najważniejszym pytaniem nie jest zatem to, czy roboty i algorytmy nas mogą zastąpić jako artystów, fotografów, poetów i profesorów. Chociaż, aby odpowiedzieć na to mniej ważne pytanie, na pewno mogą. Dzięki możliwości tworzenia pojedynczych artefaktów, które wywołują wrażenie piękna, staną się popularne, a nawet dobrze się sprzedadzą. Istnieją już algorytmy od dawna do tworzenia muzyki pop. A także poprzez produkcję książek online, zajęcia i całe kursy złożone z istniejących, przerobionych treści, które będą uważane za wystarczająco dobre, przynajmniej przez jakiś czas. W kontekście masowego przejścia na edukację online z powodu koronawirusa, to proroctwo już się po części spełniło, chociaż jeszcze nie do końca wiemy, jakie będą jego konsekwencje. I oczywiście w dalszym ciągu w tym tworzeniu edukacji online element ludzki jest bardzo aktywny jeszcze, ale z czasem platformy same w sobie zaczną przejmować coraz więcej elementów tych zadań ludzkiej inteligencji. Takie moje proroctwo, nie tylko moje. Chodzi raczej o to, jak stworzyć warunki, w których kreatywność wraz z towarzyszącymi jej instytucjami, zwłaszcza tymi, które nie są napędzane logiką innowacji, zysków i kapitału, takimi jak uniwersytety publiczne i szkoły artystyczne, galerie państwowe, muzea i centra kultury, nadal będą się liczyć dla nas ucieleśnionych istot ludzkich. Ta obrona praktyk artystycznych i instytucji nie ma nic wspólnego z jakimś resztkowym humanizmem, pragnieniem zachowania naszej ludzkiej wyjątkowości, poczucia piękna lub jakichkolwiek innych humanistycznych sentymentów. Chodzi raczej o zmobilizowanie poetów i profesorów, artystów i fotografów, aby walczyli z uberfikacją uniwersytetu i uczelni artystycznej, z uberfikacją produkcji wiedzy i produkcji sztuki. Poprzez moją pracę Widok z okna i cały projekt Fotografia cyfrowej chcę zatem pokazać, że choć wszyscy jesteśmy uwikłani w algorytmy, ważne jest, w jaki sposób ich używamy, do produkcji jakich wizji i widoków zostaną wykorzystane, kto je zobaczy, kto lub co zrobi zdjęcie, w jakich okolicznościach, w jakim celu i za jaką cenę. Opierając się na rozumieniu tego terminu w informatyce, fotografia acyfrowa staje się dla mnie sposobem na przeramowanie zdjęcia już po jego zrobieniu, na ponowne ustawienie ostrości i zaznaczenie na nowo tego, co ważne w zdjęciu i fotografii. Jest to także sposób postrzegania fotografii i robienia zdjęć jako praktyki, która na zawsze pozostaje niedokończona. Wychodząc poza wyjątkowość pojedynczego obrazu na ścianie galerii lub przewidywalność przepływu Instagramu, fotografia acyfrowa staje się etyczno-politycznym otwarciem na nieznane, w połączeniu z żądaniem, aby procesu tworzenia tej wiedzy nie zamykać zbyt szybko. Podsumowując, możemy powiedzieć, że wiara w mądrość tłumu, związana z optymizmem wczesnej ery internetu, kierowana duchem wspólnoty i współpracy, straciła swój blask w dobie globalnej inwigilacji cyfrowej, fałszywych wiadomości, baniek na Twitterze i możliwych manipulacji wyborczych za pośrednictwem mediów społecznościowych. Okazało się, że tłum jest nie tyle mądry, co elastyczny i że podlega on wszelkiego rodzaju manipulacjom. Dowiedzieliśmy się również nie tylko Wielki Brat nas obserwuje, ale także, że wszyscy robimy to sobie nawzajem. Wszyscy jesteśmy emturkami w cyfrowych fabrykach Facebooka czy Amazona. Warto dlatego zastanowić się, czyje punkty widzenia są reprezentowane w takich działaniach i w mediach pozornie społecznościowych. I kto może sobie pozwolić na bycie twórczym? Gdzie, kiedy i jak długo jeszcze? Dziękuję bardzo. Dzień dobry Pani Profesor, dzień dobry Państwu. Przed Państwem Pani Profesor Joanna Żylińska oraz ja, Witek Gorski. Będziemy prowadzić teraz rozmowę wokół wykładu, prezentacji Pani Profesor, którą mogliście Państwo obejrzeć wcześniej. Rozmowa dotyczyć będzie zagadnień związanych z fotografią nieludzką czy postludzką, zwaną też non-human photography, oraz relacji i powiązań obrazowania fotograficznego z sztuczną inteligencją i tak zwanym uczeniem maszynowym. Zapraszamy serdecznie do wysłuchania rozmowy.
Pierwsze pytanie, które chciałbym zadać, ponieważ w Pani książce Non-Human Photography, którą właśnie trudno jest tłumaczyć na polski, jakby to jest nawet ten tytuł, żeby nie brzmiał jakoś bardzo groźnie, czyli fotografia nieludzka, ale oczywiście z myślnikiem, więc powiedzielibyśmy może nieczłowiecza. No, w każdym razie jakby we wstępie, właściwie sam nawet tytuł wstępu tej książki, który brzmi Capturing the End of the World, jakby on współcześnie nabrał jakieś przerażającej aktualności troszkę. To znaczy mam wrażenie, że w tym rozdziale i w tym wstępie jakby, jak rozumiem, też chodzi pani profesor o właśnie taką dokumentację antropocenu, schyłkowego momentu antropocenu. Natomiast to, co obserwujemy współcześnie, jakby narzuca mi się takie pytanie wśród tych trzech rozumień jakby tej nieludzkości fotografii, czy tej nieczłowieczej fotografii. To pierwsze rozumienie, które się u pani profesor pojawia, to jest właśnie takie obrazy świata, w których nie ma ludzi. Znaczy świata, w którym nie ma ludzi. I wydaje się, że to współcześnie jest jakoś bardzo... No właśnie, czy ma pani profesor jakieś refleksje jakby związane właśnie z tym rodzajem obrazowania w kontekście współczesnej pandemii i tego, co nas wizualnie otacza, ta nasza materia wizualna dzisiaj. Mm-hmm. To może zanim odpowiem dokładnie na to pytanie, może też trochę uspokoję pana, albo pana może niekoniecznie, ale też innych widzów, słuchaczy, odnośnie tego pojęcia, tej nieludzkiej fotografii z myślnikiem i dlaczego w ogóle to pojęcie. I użyłam tego pojęcia nie dlatego, że uważam, że człowiek jest nieważny, albo że człowiek mnie nie interesuje, albo że staram się nas wszystkich zastąpić robotami, cyborgami, nie wiem, jakimiś innymi bytami. Użyłam tego pojęcia, ponieważ uważam, że samo pojęcie człowieka z wszystkimi ideami humanizmu i tak dalej zawsze było już oparte na wielu fazach wykluczenia. Wielu grup społecznych, wielu grup geograficznie upozycjonowanych w różny sposób. Jednocześnie pewne idee, które skoncentrowały się dookoła człowieka, właśnie były też założeniem promocji tych idei, było właśnie wyłączenie bardzo wielu grup, które ludzkich, grup ludzi, które do tej koncepcji należały. To pierwsza sprawa. Więc w pewnym sensie jest to też próba postawienia człowieka w jakimś rysie historycznym i spojrzenia na nas samych siebie, na to, jakie historie sobie opowiadaliśmy poprzez wieki o samych sobie, kogo dotyczyła ta definicja człowieka jako z jego rozumem, z jego godnością, ze wszystkimi wartościami, które się przypisywały człowiekowi, a kogo nie dotyczyła i w dalszym ciągu kogo na dotyczy, czy nie dotyczy. Tak więc nawet okres kwarantanny, okres pandemii, o którym mówimy teraz, też są różne grupy ludzkie w różnych sferach, w różnych strefach geograficznych, ekonomicznych, bardzo różnie są upozycjonowane, można powiedzieć. Natomiast teraz właśnie ta koncepcja, a drugim powodem, dlaczego zaczęłam mówić o tej, czy pisać o tej fotografii nieludzkiej, było zdanie sobie sprawy z tego, że nie jestem jedyną osobą, którą o tym mówi, filozof Paul Virilio, fotografik Trevor Paglen również mówią o tym, że dzisiaj większość zdjęć, które jest produkowana, nie jest produkowana dla człowieka, ale dla innych maszyn. Więc jakby wynik, a jednocześnie, że zauważamy, że jest tyle różnych maszyn produkcji nowego aparatu wizualności, który jakby człowiek nie jest ani sprawcą, ani nawet odbiorcą. Więc cała ta koncepcja fotografii nieczłowieczej, nieludzkiej, jako zdjęcia nie człowieka, nie dla człowieka, nie przez człowieka, jakby pozwala nam rzucić oko ludzkie na inną konfigurację, można powiedzieć, naszego współistnienia z obrazami, a jednocześnie sytuacji, w której może my trochę zanikamy. I ma pan oczywiście rację. Ta pierwsza część definicji, non-human photography, jako zdjęcia bez człowieka. W dawnych czasach myśleć o tak zdjęciach krajobrazowych, czy to Górski z jego, Andreas Górski z tymi jego wielkimi krajobrazami, trochę komputerowo wygenerowanymi, o przepastnych terenów, w których znikł człowiek, trochę można Edward Berczyński i jego cała
fascynacja antropocenem jako estetyzowaną formą prezentacji świata, który jest jednocześnie straszny i piękny w kategoriach estetycznej wzniosłości. Więc tego typu krajobrazy. Ale teraz mamy coś nowego. W związku z pandemią można raptem było zrobić zdjęcia, piękne, może trochę przerażające, miejsc, szczególnie przestrzeni miejskich w różnych częściach globu, czy to Londyn, czy to Nowy Jork, czy to Warszawa, do których przyzwyczajeni byliśmy, że były to miejsca pełne ruchu, pełne życia, pełne właśnie ludzi poruszających się w różny sposób w tych przestrzeniach, nie tylko ludzi, ale jednocześnie maszyn, czyli samochodów, innego typu też ruchu związanego właśnie z cząsteczkami zanieczyszczenia powietrza. Tego oczywiście zdjęcia nie zawsze uchwycą, ale czasami uchwycą w formie chmury albo pięknej mgły, jak ją nadawa Candera. Tak więc to zanikło i w pewnym sensie pojawiło się dużo i fotodziennikarskich prac oraz prac amatorskich, tych, którzy albo złamali zalecenia, albo się wymknęli się z domu, żeby zaprezentować nam obraz świata, którego ludzie zanikli. Oczywiście oni nie zanikli jeszcze. Ludzie znajdowali się w domach, zamknięci, czy w swoich jakichś innych instytucjach, niektórzy niestety w szpitalach, w innych ośrodkach i ze względu na sytuację wirusa, koronawirusa. Tak więc jak najbardziej, że jest to ten moment, kiedy zobaczyliśmy samych siebie i swój świat bez nas i zobaczyliśmy większość z nas też przez jakieś okno medialne. Ponieważ wielu z nas, ja mieszkam tutaj nie mieszkam w centrum Londynu, tylko w południowo-zachodniej części, tak więc też ten Londyn bez ludzi widziałam w mediach na razie. Nie widziałam go jeszcze osobiście, ponieważ jeszcze na razie do centrum nie wyszłam. No właśnie, tak, rzeczywiście można by nawet się pokusić o takie stwierdzenie, że ta piękna architektura renesansowych włoskich miast, które teraz były zupełnie wyludnione w tych dniach i można było je oglądać właśnie trochę jak taki parergon dla pewnej jakby treści ludzkiej, której tutaj nie ma. Więc jakby ta sytuacja, która nam no właściwie komunikuje brak i nieobecność, to jest też rzeczywiście niezwykle, niezwykle intrygujące. No właśnie, ja chciałem też, jakby nawiązując do prezentacji pani profesor, chciałem też jakby dopytać, czy też powtórzyć może, czy uściślić jakby to, jak szeroko pani rozumie w ogóle pojęcie sztucznej inteligencji. To znaczy jakby w takim bardzo poszerzonym, czy już najbardziej poszerzonym jakby rozumieniu, też jako pewną strukturę w ogóle działania człowieka w świecie przy pomocy jakby narzędzi, ale też procesów myślenia, które właściwie można interpretować jakby zawsze częściowo technicznie i zawsze w jakiejś analogii czy też metaforze algorytmu nawet. Tak? Jakby o to też chciałem dopytać, jakby czy można tak to odczytywać. Tak, znaczy w wykładzie, który przygotowałam dla Państwa na ten miesiąc fotografii w Krakowie, starałam się pokazać z moich najnowszych prac, które rozwijają się z tej książki Non-Human Photography, które dotyczą właśnie problematyki sztucznej inteligencji. I zaczęłam od takiej definicji zarówno komputerowej, sztuczna inteligencja jako imitująca rzekomo inteligencję człowieka. A potem rozszerzyłam to na jakieś myślenie, które zaproponowałam może w formie trochę intelektualnego żartu, że może my zawsze byliśmy sztucznie inteligentni, może jesteśmy też sztucznie inteligentni, my jako ludzie. Ale wychodząc od tej definicji bardziej konwencjonalnej, która używana jest w naukach komputerowych, w informatyce, i oczywiście też trzeba zaznaczyć, że sztuczna inteligencja oczywiście przekłada się na wiele pomniejszych dziedzin. Termin, który informatycy dużo częściej używają, z którego są bardziej zadowoleni, to machine learning, czyli maszynowe uczenie się, ponieważ uważają, że ta sztuczna inteligencja to jest taki worek z terminami, do którego wszystko można wrzucić, wszystko wyrzucić. Dlaczego zwróciłam się do tego pojęcia? To po prostu ostatnich paru lat zainteresował mnie wysyp pewnego typu prac, obrazów generowanych automatycznie na różnego typu festiwalach, na różnego typu platformach internetowych. I właśnie zaciekawiło mnie, co szczególnie w dziedzinie sztuki, w dziedzinie fotografii i innych pokrewnych dziedzin, co jest wyrażane, jakie niepokoje, jakie fantazje, jakie pragnienia, jakie wyobrażenia o świecie są projektowane
poprzez właśnie tego typu pracę, ale jeszcze dobrze mówić o tym parergonie, czyli o tej ramie, nie tylko jakie prace są produkowane, ale jednocześnie jakie narracje, jakie historie sobie sami opowiadamy o nas samych i o naszej przyszłości poprzez obecną fascynację pracami opartymi o sztuczną inteligencję i jednocześnie poprzez fascynację szczególnymi pracami. Tak więc starałam się trochę może potraktować żartobliwo, ironicznie ten właśnie pęd do pewnego typu estetyki, która właśnie wychodzi od tych sieci neuronowych, szczególnie tych adversarial neural networks, które ze sobą jakby współgrają i tworzą takie jakieś neofantazje wyglądające jak koszmary ze snu, ale tak naprawdę będącymi po prostu pikselami wygenerowanymi w konwersacji pomiędzy dwoma sieciami neuronowymi, przypominającymi obrazy albo Francis Bacona, albo jakieś inne trochę surrealistyczne, a trochę jak taki screensaver do ekranu. I właśnie, więc to wszystko i ta estetyka takiego marzenia sennego, jakiegoś fascynata komputerów, i jej dominacja w pewnych właśnie sferach świata sztuki, cyfrowej szczególnie, to było coś, co mnie zaciekawiło, trochę znudziło wizualnie, tak chciałam to trochę bardziej poeksplorować. To jest też bardzo ciekawe w kontekście spostrzeżenia, które mi się wydało też niezwykle interesujące, to znaczy wszyscy mamy doświadczenie oglądania na przykład fotografii, które są bardzo do siebie podobne, wykonywanych w tym samym miejscu przez ludzi, czy też takiego często amatorskiego, ale nie tylko. To znaczy też nawet sam fakt, że można rozpoznać styl jakiegoś twórcy po tym, że bardzo podobnie robi pewne rzeczy. No, ale z kolei też taka rozpowszechniona na przykład upodobanie do fotografowania zachodów słońca z centralnie skomponowanym słońcem na środku i tak dalej, jakby które współdzielimy w ogóle jako gatunek, prawda? I jakby taką chęć i wolę. I to też jest ciekawe właśnie w kontekście różnych zjawisk w polu sztuki, to znaczy czegoś, co można nazywać modami i tak dalej, ale tak jak właśnie pani profesor mówiła teraz o o takiej fascynacji tą estetyką, tym estetyczną warstwą tego, powiedzmy, no, generowanego komputerowo obrazu, prawda? I właśnie to mi przypomina o takim bardzo poetyckim, takiej sugestii bardzo poetyckiej i pięknie brzmiącej, która się pojawia, chociaż też przerażająco brzmiącej, która się pojawia w pani eseju filmowym Non-Human Vision, gdzie pada w pewnym momencie taka sugestia, czy też hipoteza, a co jeśli samo szczęście jest algorytmem? To znaczy, jak można to rozumieć? Znaczy, wie pan, w dużym stopniu i ten esej, i wiele moich prac, i teraz mój najnowszy projekt, który opiera się o podjęcie pytania Flussera, czy pisanie ma przyszłość, i staram się zadać pytanie, czy fotografia ma przyszłość. Właśnie opieram się w wielu tych pracach o filozofii, o pisanie czesko-brazylijskiego filozofa Wilhelma Flussera, którego książka Czy fotografia ma przyszłość też jest dobrze znana w Polsce. Nie, czy fotografia ma przyszłość. Towards the non-human, ku filozofii fotografii. Ku filozofii fotografii, tak to jest tłumaczone. Tak. Filozofii fotografii, tak. W każdym razie Flusser w jego wielu różnych, z wieloma swoimi pracami był zawsze dla mnie bardzo ważny, ponieważ trochę ze względu swojego pisania takiego eseistyczno-spiralnego, które dobrze przekłada się na mój sposób myślenia, który też może właśnie tak gdzieś krąży jakimiś zawiasami, a jednocześnie trochę dlatego, że traktował on medium, pojęcie medium poważnie. Bardzo wielu filozofów filozofuje o świecie, o chmurach, o jakichś innych abstrakcjach, natomiast mają duże problemy z myśleniem poważnie o technice, znaczy nie zrozumieniem techniki, albo uważają, traktują często technikę jako abstrakt. Oczywiście można prześledzić całą linię myślenia od Heideggera poprzez Stiglera i innych, którzy z tą techniką się jakoś zaangażowali. Natomiast Flusser mówi o konkretnych też przykładach, o konkretnych sytuacjach. Wiem, że filozofia, szczególnie kontynentalna, zawsze się bała przykładu. Przykład trochę zabrudzał nam sposób myślenia. Więc u Flussera jest coś bardzo ciekawego w tych jego bardziej eseistycznych
formatach pisania, właśnie jest spojrzenie na medium, naszą relację do medium i naszą relację do obrazów, które on nazywa technicznymi obrazami. Dawne obrazy to były obrazy w jaskiniach, obrazy jeszcze jakieś klasyczne malarstwo, ale on w ogóle o nich zapomina. Natomiast interesuje go obrazy techniczne, obrazy wygenerowane przez maszyny i obrazy, które, one mogą być wygenerowane przez maszyny takie jak aparaty. Flusser pisał te swoje prace o fotografii jeszcze w latach 80., więc fotografia w tym czasie była w dużym stopniu analogowa, ale jakby się o tym nie wiedziało, to zupełnie brzmi jakby to było w fotografii cyfrowej. W każdym razie ta idea mechanicznej produkcji, którą znamy już od Waltera Benjamina, mechanicznej produkcji i reprodukcji obrazu jest bardzo u niego ważna. I w pewnym stopniu, w pewnym sensie, czy to jest cyfra, czy to jest analog, to jest jakby mniej ważne już u niego. To ta mieszana sprawczość, czy połączona sprawczość pomiędzy człowiekiem a maszyną. To, że w samym momencie jakby naciskania spustu człowiek musi zaniknąć, ponieważ robi się ciemno i jakby ten moment powstania zdjęcia jest jednocześnie momentem absolutnej ciemności, jakby zawieszenia ludzkiej sprawczości. Ta maszyna jakby przejmuje tą sprawczość i wykonuje coś. No i oczywiście Flusser potem to rozszerza i zaczyna zastanawiać się, korzystając silnie z myśli cybernetycznej, która wtedy rozwijała się dosyć silnie w różnych ośrodkach akademickich, nie tylko w Stanach, także w Związku Radzieckim i w innych krajach, z różnymi tam inflekcjami. W każdym razie Flusser stara się pomyśleć o tym, że w pewnym sensie wszyscy może operujemy w jakiś sposób, operują nami działania programów. I ten program to na przykład jest program algorytmu kulturowego. I dlatego wszyscy, jak pan wspomniał, ludzie jadą nad morze, w tych międzyzdrojach staną i będą chcieli zrobić zdjęcie słońca, zachodu słońca. I oczywiście Flusser nie naśmiewa się, broń Boże, z ludzi, którzy robią zdjęcia. W swoim życiu na pewno też popełniłam, znaczy zdecydowanie popełniłam dużo różnych i zachodów słońca i innego typu widoczków. Jest to kwestia jakiejś, tak samo zdjęcia ludzi z wesela wyglądają bardzo podobnie w różnych strefach kulturowych, ale tak czy owak. Zdjęcia reprezentacji szczęścia, jak wyglądamy jako szczęśliwi. I nawet potem Flusser rozszerza to, zaczynamy myśleć też o algorytmicznej konstytucji człowieka poprzez zaspojenie adeniny, guazyny, czyli całego repertuaru DNA. No i teraz muszę zrobić to zastrzeżenie, którego dokonałam wcześniej w moich pracach, że mówiąc, że proponując tę całą ideę algorytmicznego bycia, nie staram się, broń Boże, zredukować człowieka tylko do komputera, powiedzieć, że my jak maszyny, to nie jest jakiś neokartezjanizm, do którego wracam, że nie mamy wolnej woli, że robimy wszystko, co, że jesteśmy już zaprogramowani, że... W pewnym sensie Flusser jakby nie rozwiązał dla nas, czy my tę wolną wolę mamy, czy nie mamy. Natomiast ważne u niego jest, że wolną wolę jesteśmy w stanie odczuwać. I to jest ważne. Czyli jest teraz wspaniały serial amerykański oparty o Alexa Garlanda, Devs, który właśnie porusza bardzo dokładnie ten problem. Czy ta wolna wola istnieje, czy nie istnieje, do jakiego stopnia coś zaprogramowali. Ale w pewnym sensie to, co jest ważne, jest to, że mamy to poczucie wolnej woli, możliwości realizacji. I Flussera bardziej interesuje, potem wraca już może z tych bardziej uniwersalno-techniczno-fizycznych, bo on mówi też o fizyce, o świecie, który zmierza do entropii. I w pewnym sensie to druga zasada termodynamiki, rozumienie świata jako koniec śmierci od gorąca, świat się jakby wypali i tak dalej. Wszystkie ten cały horyzont termodynamiczny, który nie jest wymysłem filozoficznym, ale który znamy z prac fizyki. Tylko oczywiście horyzont jest bardzo długi, to na co dzień nie zajmujemy się tym problemem. Tak samo zresztą jak na co dzień większość ludzi nie zajmuje się problemem swojej śmierci, która nastąpi gdzieś tam za ileś lat. Niech to będzie 5, 10, czy 70, czy 94. Natomiast ponieważ musimy jakby wyłączyć ten horyzont do pewnego stopnia, żeby na co dzień funkcjonować. W każdym razie Flusser się tym pojęciem dokładnie nie zajmuje, natomiast stara się pokazać, że w świecie, w którym to pewne determinaty istnieją na tylu różnych poziomach, mamy również możliwość albo i obowiązek jakby działać przeciwko temu algorytmowi. To znaczy, i to jest ten moment, kiedy jest to, włącza się jakiś imperatyw, można powiedzieć, imperatyw, trochę się boję użyć takiego, że za kantiańsko nie chcę to brzmieć, o imperatywach moralnych opowiadać, natomiast jest to jakiś taki imperatyw etyczno-polityczny, można by powiedzieć, żeby coś zrobić, żeby przeramować świat. I przeramowanie świata, działanie jakby przeciwko temu algorytmowi, nie porzucenie tej formuły, że nie zamknięcie oczu na tę sytuację, ale jednocześnie zdanie sobie sprawę, że w ramach tego zdefiniowanego
ograniczonego systemu prawami fizyki, prawami logiki, prawami zachowań, które są powtarzalne wśród gatunku. W ramach tego i w związku z tym wracając, że w większości ludzi zdjęcia na Instagramie wyglądają podobnie, teraz już schodzimy tylko na poziom fotografii, że nasze zdjęcia z wesela czy z czegoś tam są tak podobne, Bruser zakłada, że może będą ludzie, których on nazywa informerami, czyli informers, inframers, ci, którzy przeramują świat, którzy zrobią zdjęcie inaczej. I znów to idea zdjęcia zaczyna funkcjonować tu jako metafora. Z jednej strony są to ludzie, którzy zrobią inne zdjęcia, bardziej artystyczne, bardziej twórcze, ale jednocześnie te zdjęcia to jest też taka metafora innego działania w świecie, obramowania świata inaczej. Czyli te zdjęcia nie muszą być autentycznymi zdjęciami, mogą to być po prostu klatki rzeczywistości inaczej uchwycone. I myślę, że to tak można rozumieć fotografię, jako inny sposób ramowania świata. I w pewnym sensie, czy my wykorzystamy do tego aparat, czy tam komórkę, czy nie wykorzystamy, to może już w pewnym sensie nie ma aż takiego znaczenia. Ważne jest ta fotografowalność świata jako inny sposób ramowania świata. I tutaj jest ten optymizm. Czyli tutaj fotografia staje się taką, no to jest dużo, to byłaby wielka nadzieja, znaczy staje się metaforą dla, no właściwie dla potencjału jakiegoś buntu czy sprzeciwu społecznego. No wobec na przykład, tak, o nacechowaniu etycznym wobec jakichś niesprawiedliwości, czy też nawet wprost wobec, no właśnie wobec tego, co niesie ze sobą ta współczesność i razem z mechanicznym widzeniem, czyli też nawet sprzeciw wobec inwigilacji, można by w ten sposób opowiedzieć, tak, jakby jakiś... Jak najbardziej, znaczy chciałam zaznaczyć, że fotografia może się tym stać. Ja myślę, że w jaki sposób zostanie zrealizowane to przeramowanie, to już zależy od konkretnych ludzi, z ich konkretnymi planami, projektami i tak dalej. Nie ma nic w pewnym sensie w systemie takiego, żeby ten świat nie został przeramowany w sposób na przykład w kierunku powiedzmy faszystowskim, czy w kierunku, a nie na przykład w kierunku progresywnym. Więc w pewnym sensie możliwość przeramowania otwiera różnego typu możliwości otwarcia. I oczywiście jest potem moralnie. Tak, w danych konkretnych sytuacjach i już korzystając z naszych ludzkich pragnień, systemów, sposobów rozumienia i naszych pragnień, jaki chcielibyśmy sobie świat wyobrazić, czy jak chcemy widzieć i zobaczyć świat, jakim chcemy go widzieć, co znów nawiązuje do hasła festiwalu, wtedy możemy rozwinąć możliwości przeramowania właśnie w kierunku bardziej etyczno-politycznym, takim, który odpowiada może naszym wspólnotowo wypracowanym ramom, które gdzieś tam sobie wyobraziliśmy, biorąc pod uwagę, że będą zawsze inni, którzy będą mieli bardzo inne ramy. Jasne. Super. Ja bym też może... W Pani bardzo ciekawym projekcie, który się pojawia też w prezentacji, poświęcony jest projekt jakby sieci pracowników, anonimowych pracowników Amazona, którzy są jakby taką rozproszoną sztuczną inteligencją, która tak naprawdę nią nie jest, ale wykonuje robotę za komputery. W ogóle cały ten projekt, jakby uderzyła mnie też decyzja pani, żeby to zlecone zadanie tym podwykonawcą, to właśnie było ujęcie widoku z okna. To znaczy też może to wynikać, znaczy moja fascynacja w ogóle tym wyborem może też wynikać z tego, że jakoś mocno do mnie przemówiła koncepcja, na którą trafiłem całkiem niedawno temu, czyli takiej wystawy, którą kiedyś robił John Szarkowski, potem też Fred Ritchin o tym pisze bardzo ciekawie, to się nazywało Windows and Mirrors. Taka koncepcja przeciwstawienia jakby funkcjonowania fotografii w dwóch trybach, to znaczy takiego spoglądania na siebie, które no można by powiedzieć, że to jest jakieś w ogóle antycypowanie też selfie, tego spojrzenia jakby na zwrócenia kamery do siebie, ale nie tylko wprost do siebie, takiego w ogóle introspektywnego i takiego wyrażania siebie, tak, oglądania siebie przy pomocy twórczości artystycznej i wizualnej, przeciwstawiona w jakiś sposób no właśnie temu patrzeniu na świat przez okno, prawda? Jakby, a z drugiej strony też w ogóle to oglądanie świata przez okno jest współcześnie, dzisiaj jakby w tym pandemicznym momencie, w którym się wszyscy znaleźliśmy, jest...
no jest takim naszym w ogóle sposobem oglądania świata teraz, jedynym. Więc jakby, czy jest Pani w jakiś sposób też bliska ta dychotomia, powiedzmy, tego właśnie mirrors and windows w jakiś sposób? Zwierciadeł i oni. To bardzo, bardzo ciekawe jest to ujęcie. W pewnym stopniu jak najbardziej tak. Myślę, że to znów się odnosi też do tej idei obramowania, ponieważ okno też jest ramą. I okno, zarówno takie fizyczne okno, i tutaj właśnie, tutaj mamy takie okno. I ten projekt, ja ten projekt tworzyłam, może wyjaśnimy krótko, jeżeli może nie wszyscy słuchacze wiedzą na czym on polegał, to więc krótko streszczę. Zatrudniłam na platformie Amazona, na której można za dosłowne grosze, czyli kawałek centy, zatrudnić ludzi, żeby wykonywali mechaniczne prace, na przykład kwestionariusze wypełniali, czy robili jakieś automatyczne prace, które z komputerem było za drogo wykonać, żeby zaprogramować w taki sposób. Tam ludzie, bardzo często firmy marketingowe korzystają z tej platformy, badacze naukowi, ja zapłaciłam za, suma to była $45, kupiłam 100 tych pracowników, żeby zrobili zdjęcie z okna. Są pracownicy, którzy jako pracę traktują najczęściej to jako dochód dodatkowy, ale oni są rozprzestrzenieni po całym świecie, choć jednak w większości są w Stanach. No i zrobili zdjęcie z okna. I chodziłam też mi o umaterialnienie tej całej platformy cyfrowej, tej pracy cyfrowej, pracowników, których nie widać, czyli pokazanie, że jest okno, a jednocześnie ten projekt, który go zrobiłam 2 lata temu, on będzie teraz opublikowany dopiero niedługo, więc jakby po raz pierwszy pokazuje on publicznie tak na Państwa festiwalu i on wyjdzie teraz jako część właśnie tej mojej książki o sztucznej inteligencji, ale jednocześnie to tak trochę mnie przeraziło moje własne proroctwo z tego spojrzenia z okna i to, że teraz nie tylko już pracownicy Amazona, tej platformy MTurk są zamknięci, oglądają świat z okna, ale teraz my wszyscy znaleźli się w tej sytuacji. I oczywiście tym bardziej, że w ramach tego argumentu szerszego, który rozwijam, staram się pokazać, że dzisiaj w pewnym sensie, oprócz tego, że są sytuacje, kiedy niektórzy mogą wynająć tych pracowników, my dzisiaj wszyscy funkcjonujemy do dużego stopnia jako pracownicy cyfry. Bo wykonujemy bardzo dużo tej pracy afektywnej, jak to nazywało wielu teoretyków, dla właśnie firm cyfry, czy to dla Facebooka, czy to dla Twittera, czy dla Instagrama. Oczywiście, jest to praca nieodpłatna, prawda? Tak, oczywiście, no więc to praca afektywna, ale nieodpłatna, więc to free labor, których dokonujemy właśnie dla tych, no i to praca nieodpłatna, a praca dla tego MTRK jest tak mało płatna, że w pewnym sensie to kontinuum tej pracy mało płatnej i niepłatnej jakby się rozszerza, zawęża, natomiast wiemy na przykład w czasie pandemii, dochód Amazona wzrósł w ciągu pierwszych 27 miliardów dolarów, to jest jakieś niebotyczne, natomiast ten dochód jest oparty zarówno o fizycznych ludzi, którzy muszą w jego systemach dystrybucji, logistyki, w tych wszystkich halach pracować, jak i również na tych cyfrowych platformach, które są też dużym źródłem dochodu dla Amazona. Więc starałam się to wszystko pokazać, tą ideę tych okien obramowania, jak ramujemy świat, jak ujmujemy i ta relacja pomiędzy mirror, and window, czyli oknem i tym lustrem, postrzeganiem, kto jest zauważany, kto nie jest zauważany. Okno jest równocześnie, przy tego, że jest ramą, jest też jakąś blokadą, barierą. I co też ciekawe, w danej sytuacji oczywiście jakby wszystko zostało dla nas zredukowane do okien. Nawet my teraz ze sobą rozmawiamy ze sobą jako 2 okna prezentowane i tak samo będą widzowie odbierali tę naszą rozmowę. Tak więc sam fakt, że jakby cały świat został zredukowany do okien, ale to jeszcze no oczywiście jest ku temu powód bardzo zasadniczy, sytuacja globalnej pandemii. Natomiast jakby to, co mnie niepokoi, że dominacja właśnie systemu Doliny Krzemowej, dominacja tej cyfry jako dostarczyciela jakby dóbr i serwisów dla ludzkości, już będzie absolutnie nieokiełznana po całym. Bo w pewnym sensie można by powiedzieć ironicznie, ale może nie do końca ironicznie, że sytuacja pandemii jest sytuacją wymarzoną dla właśnie firm wielkiej cyfry, dla firm Doliny Krzemowej, innych firm technologicznych, ponieważ jakby wszyscy spędzamy bez przerwy czas na platformach cyfry. Oglądamy świat obramowany, świat, który właśnie jest dla nas, pojawia się w prostokątach, w 2 wymiarach na ekranach. I w pewnym sensie jakby można powiedzieć, że cały świat stał się zdjęciem i krótkim wideo.
i że trzeba, co to znaczy w dzisiejszych czasach, jakie to ma znaczenie estetyczne, etyczne, moralne, polityczne, to myślę, że dużo pracy na ten temat jeszcze powstanie, ale jakieś takie intuicje tego świata, przeczucie tego świata, myślę, pojawia się też w wielu innych pracach i to w pewnym sensie z przykrością stwierdzam, że jakoś antycypowałam w wielu koncepcjach, chociaż nie oczekiwałam, że to przybierze aż tego taki wymiar. No to jeszcze to jeszcze dwie kwestie chciałbym poruszyć. Jedna z nich to jest pojęcie, które nie ukrywam, dla mnie było nowe jakby w wystąpieniu pani profesor, czyli to pojęcie fotografii acyfrowej. To znaczy, ja to tak zrozumiałem, że to jest jakby, że to jest taki rodzaj rejestrowania obrazu, który jest większym niż zwykła fotografia cyfrowa, jakby zapośredniczony, czy polega na mechanizmach sztucznej inteligencji w tym sensie, że większa część decyzji zapada jakby z poziomu maszyny. Tak? Jakby dobrze rozumiem? Tak, bo pojęcie tej acyfrowej fotografii, czyli to undigital photography, ja przejęłam to, to jest też alternatywnym pojęciem jest computational photography. To jest pojęcie, które funkcjonuje zupełnie nietwórczo, nieironicznie, niepoetycko właśnie w dziedzinie, w informatyce i nazywa właśnie ono świat produkcji zdjęć, jakby po zrobieniu zdjęcia, można powiedzieć. Czyli w pewnym sensie jakieś tam piksele są łapane, pobierane za pomocą sensora, czujnika aparatu, czy jakiegoś innego sprzętu, który łapie obraz, żeby tak się wyrazić obrazowo. I potem są one przetwarzane w dużo większym stopniu, że decyzje na przykład o ostrości, decyzje o tym, co jest ujęte, decyzje jakby aranżacji tych pikseli. Oczywiście można powiedzieć, że to miało miejsce dużo wcześniej, nawet analogowej fotografii. Ansel Adams poszedł do ciemni i tak ponaświetlał te wszystkie swoje negatywy, że to, co wyszło, to może wyglądało zupełnie inaczej niż jego krajobraz, który oglądał swoimi oczami. Ale w tej fotografii acyfrowej obraz jest też w dużym stopniu generowany, nowe piksele są generowane, dane są dodawane, są przesuwane, jakby obraz jest zupełnie niezamknięty, więc to jest, można powiedzieć, że to jest intensyfikacja fotografii cyfrowej, ale jednocześnie z dużo większym naciskiem na generowanie obrazu w fazie postprodukcji. I właśnie to jest, i też ta faza, ta fotografia undigital photography łączy się jednocześnie też z innymi obrazami technicznymi, żeby wrócić znów do pojęcia Flussera, czyli tą CGI, Computer Generated Imagery, które dzisiaj znamy albo z prac artystycznych, takich jak na przykład Johna von Kuberty, czy innych artystów, którzy stworzyli krajobrazy, których nigdy nie było, ale wyglądają jak prawdziwe, chyba że się bardziej przyjrzymy. Czy strony internetowej takie jak These People Don't Exist, kiedy dostajemy wygenerowane przez sztuczną inteligencję portrety ludzi, których nie... Albo które też istnieją, czy w grach, w krajobrazach gier komputerowych, które właśnie się pojawiają. Więc to jest coś takiego. No i potem ten termin undigital photography, którym nazywa jakąś tam praktykę techniczną, starałam się potem przejąć go i pomyśleć, czy mogłabym go jakoś umieścić w trochę innym kontekście, właśnie bardziej poetyckim niż ściśle technicznym i pomyśleć, jakiego typu debaty, jakiego typu otwarcia on nam umożliwia. I właśnie jednym z nich była ta chęć umaterialnienia nie tylko samej fotografii, ale jednocześnie jej infrastruktury, ludzi i tych elementów ludzkiego i nieludzkiego, formy inteligencji, znów ludzkiej i nieludzkiej, które są zaangażowane w produkcję. I to starałam się właśnie stworzyć dzięki temu projektowi wykorzystującemi platformy Amazona MTurk, ale jednocześnie zapytać o to, co się w ogóle dzieje z fotografią, w którą stronę idzie i może do tego stopnia, że dzisiaj, jak wspomnieliśmy wcześniej, jakby cały świat stał się obrazem, stał się fotografią, funkcjonujemy dla siebie i można powiedzieć, że ten moment koronawirusa, moment tego zamknięcia w domach jest tylko jakąś akceleracją czy jakimś wzmocnieniem kondycji, w której się znaleźliśmy, której dzisiaj dla wielu ludzi system funkcjonowania w świecie jest systemem funkcjonowania w obrazie albo w przepływie obrazu. Tak jak wiemy, że na przykład chirurgowie plastyczni mówią, że przychodzą bardzo często dzisiaj osoby i chcą wyglądać jak pewne postaci na Instagramie, które miejsca, hotele, plaże, czy tam bary na plaży, kawiarnie są projektowane też, żeby dobrze wyglądały właśnie w
kadrze kwadratowym. Tak, więc pewna takie miejsca, więc pewna taka ta funkcja obrazu jako funkcja właśnie projektowania świata i projektowania bycia w świecie dla wielu z nas. Więc to już ta acyfrowość też jakby pokazuje, że fotografia już nie jest tylko cyfrowa, ale jest czymś dużo więcej. I że przekroczyliśmy już ten dualizm, fotografia cyfrowa i analogowa. Dzisiaj już nikt nie mówi o takich rzeczach. Oczywiście chyba, że tam zajmuje się specjalistycznie analizą albo historyk fotografii, historyk sztuki. Natomiast dla większości ludzi mówimy o zdjęciach, o fotografiach. Wszyscy robią zdjęcia. To trochę. Natomiast te funkcje tych zdjęć dużo przekracza, dużo bardziej właśnie przepływ cyfry w komputerze czy poprzez chmurę. Jakby tworzy, kreuje formy życia, formy bycia w świecie. Więc ta acyfrowość jakby też nazywa absolutne przekroczenie i funkcji zdjęcia, i tej ramy zdjęcia, i przejście i tej relacji pomiędzy analogią i cyfrowością. Tak. Dziękuję bardzo. To jeszcze o jedną rzecz chciałem dopytać, już bardziej może sięgając też do profesji pani profesor, czyli też wykładania pracy w ze studentami i studentkami. I jakby jak to, czy ma pani profesor taką obserwację, refleksję, że teraz właśnie ta akceleracja, z którą mamy do czynienia, jakby w obliczu no, tego kryzysu pandemicznego, globalnego, czy ona no właśnie też nie wpływa na przyspieszenie procesów jakby uberyzacji, tak, uberyzacji akademii, uberyzacji nauczania, ale też właśnie takiego jakby poprzez to zapośredniczenie komunikacji, jakby tą wymianą obrazów cyfrowych i właśnie takiego nie uniemożliwienia też bezpośredniego kontaktu, jakby to też staje się procesem zglobalizowanym, jakby edukacja, i też właśnie zdecentralizowanym, w sensie takim, że mogą najmniejsze podmioty na świecie generować taniej wiedzę, że to się staje takim, no właśnie takim dziwnym, zderegulowanym modelem, jakby nawet nie wiem, czy kapitalistycznym, ale jakby takim zderegulowanym modelem, jakby neoliberalnym w ogóle dystrybucji wiedzy. I czy to tego tak, nie jest produktem, tak. Tak, tak najbardziej, wie pan, to tak więc, wie, może też chciałam zaznaczyć, że w tej całej swojej krytyce tego typu właśnie infrastruktury i tego trendu właśnie w kierunku uberyzacji, czy korzystając z Garego Hola, i uberification of the university, i uberyfikacji, czy uberyzacji wszystkiego, łącznie z samą formą kreatywności człowieka, która bardzo mnie niepokoi. Nie jestem tutaj w tym technofobem. To nie znaczy, że chciałabym, żebyśmy wrócili do czasów, kiedy żyliśmy gdzieś tam na skraju lasu i wróciliśmy do natury. Nie mam żadnych jakichś takich neoromantycznych fantazji. Jak najbardziej interesuje mnie modernizm, interesują mnie wynalazki techniczne, interesuje mnie korzystanie z platform cyfrowych, interesuje mnie i w pewnym sensie krytyka, która wychodzi z tego, dotyczy sposobów korzystania i dotyczy pragnienia wyobrażania sobie innego systemu bycia z techniką. I może dlatego nie jestem technofobem, dlatego że korzystając z prac filozofów takich jak Bernard Stiegler, zdaję sobie sprawę, że człowiek był od zawsze techniczny. Wynikliśmy jako ludzie poprzez naszą relację z czystymi formami techniki, takimi jak ogień, kamień, koło, czy potem innego typu. Oczywiście teraz ta technika cyfrowa wiele rzeczy różnych przyspieszyła, ale jednocześnie w pewnym sensie też ta pandemia wyglądałaby dużo inaczej, dużo gorzej, jakbyśmy nie mogli mieć takich form na przykład kontaktu poprzez cyfrę. Tak więc zadanie krytycznych pytań odnośnie tego wszystkiego nie jest absolutnie odrzuceniem techniki jako takiej. Jest tylko pragnieniem wyobrażenia sobie lepszej relacji z techniką, a jednocześnie pragnieniem przeramowania, żeby korzystać z tych metafor znów fotograficzno-obrazowych, przeramowania do tej relacji. Zwracając do kwestii uberyfikacji uniwersytetu, oczywiście, tak jak wielu z nas chyba zauważyło w tej sytuacji, że ten raptem przeskok na uczenie online, to wcale się nie zachłystuje tą możliwością. Oczywiście w dużym stopniu było to, ułatwiło to jakiś kontakt ze studentami, natomiast żeby dobrze zaprojektować jakiekolwiek uczenie online, to trzeba włożyć bardzo dużo pracy. To, co wszystko wykonywaliśmy teraz i to
myślę, że też dużo rodziców to dostrzegło, którzy z dziećmi robią na poziomie szkoły, nie uniwersytetu, to że to jest absolutnie jakaś całkowita porażka, starając się prowadzić zajęcia na poziomie, czy tam uczyć dzieci gramatyki, czy uczyć studentów filozofii czy sztuki poprzez platformy. Pewne rzeczy oczywiście można zrobić, natomiast ten cała taka fantazja, że raptem wszyscy przejdziemy płynnie na sposób edukacji online. Można nauczyć pewnych skills. Ja od dawna uczyłam na przykład wiele technicznych umiejętności, które nabrałam w operacji pewnych systemów, programów, czy to będzie InDesign, czy Lightroom, to zdobyłam tą wiedzę poprzez korzystając z kursy, z kursów internetowych jakichś. Natomiast są inne formy bycia w świecie, bycia z drugim, bycia z człowiekiem, które może nie przekładają się tak dobrze. Natomiast to, co mnie na tą cyfrowość, natomiast to, co mnie też niepokoi tej uberyfikacji, to jest to, że wszystko robi się, staje się produktem i zostaje obramowane jako w pewnej formule. Te formuły dzisiaj są kontrolowane przez wiele z tych platform edukacyjnych. Pojawiało się też w pierwszym tygodniu pandemii, to dostawałam bardzo dużo różnych e-maili od wszelkiego typu deweloperów, właścicieli nowych platform, którzy chcieli mi sprzedać tę platformę, tę. To oczywiście moja uczelnia akurat korzysta z platformy z Moodle, z platformy open source do nauczania, więc żeśmy niczego specjalnie nie kupowali, nie byliśmy. Natomiast sama właśnie wiedza, która nie tylko w czasie pandemii, ale w ogóle uniwersytety, które są redukowane do dostarczania jakichś kawałków wiedzy, wymienialność tego, że na przykład sposób wykonywania wiedzy, który na przykład dostał Uniwersytet Warszawski zaproponuje, czy Goldsmiths, University of London, który jest moim miejscem pracy, czy na przykład Harvard, będą zupełnie wymienialne i w pewnym sensie wszyscy będą chcieli mieć ten dyplom z Harvardu, a wszystkie inne uniwersytety. I oczywiście można powiedzieć, no jak tego z Harvardu jest lepszy, no to dobrze, to może dobrze, że takie uniwersytety jak Warszawski, czy Goldsmiths, mój własny, się zamkną i będą wszyscy mieli te dyplomy z Harvardu. Ale chodzi też o pewien sposób, jakiego typu będzie to wiedza, która będzie tylko dystrybuowana w formie właśnie prostokątów obramowanych, krótkiego typu communication one to many, czyli jedna osoba do wielu, pewien zanik kontaktu, wiedza, która też, jak wiemy z wielu różnych badań, powinna być ucieleśniona, powinna być też formą bycia w świecie, komunikowania. Pewnych, jak mówię, skills, umiejętności jak najbardziej można nauczyć się komputerowo. Natomiast też wycofanie różnego typu grup społecznych, kulturowych, różnego typu miejsc, różnego typu języków też. Bo zakładamy, że w tej całej uberfikacji wszystko będzie się wydawało po angielsku. No i znów to jest oczywiście mój codzienny język pracy i funkcjonowania, ale jednocześnie myślę, że to będzie też bardzo niepokojące, jeżeli zanikną formy inflekcji kulturowo-lingwistycznej z konkretnych kultur, z konkretnych sposobów bycia, konkretne formy ucieleśnionej wiedzy, kiedy grupy ludzi zbierają się razem i pójdą i postrzegają świat. Więc jakby w ramach zamknięcia chciałam też powiedzieć, że w ramach fotografii bardzo ważne jest to tylko, nie tylko właśnie tworzenie, rozumienie tego obrazu jako dwuwymiarowego obiektu, którego głębia gdzieś tam zanika, ale jednocześnie korzystając z teorii ekologii percepcji u na przykład filozofów takich jak James Gibson, czy u psychologów, właściwie psychologiem kognitywnym, ale wykorzystany jest dzisiaj przez na przykład antropologa Tima Ingolda, czy przez architekta Johama Palasma, którzy mówią właśnie o byciu w świecie, obrazowanie jako bycie w świecie, trójwymiarowe postrzeganie świata i tworzenie świata poprzez nasze poruszanie w nim. I też idea percepcji, postrzegania i wzroku sama w sobie jest coraz bardziej rozumiana jako coś trzywymiarowego, jako coś, co wymaga bycia w świecie i w konkretnym miejscu. Więc ta uberyfikacja, która jednocześnie jest formą ujednolicenia wszystkiego i spłaszczenia wszystkiego, a z drugiej strony skoncentrowania też w kilku tak zwanych prestiżowych instytucjach, jakby myślę, że grozi nam zanikiem różnorodności, różnych form kreatywności i która wymaga zadania pytania, kto może sobie pozwolić właśnie na jak długo jeszcze na robienie, na tworzenie sztuki, na tworzenie zdjęć, na tworzenie wiedzy, a jak długo, w jakim wymiarze. I to, co kwestię, którą staram się podnieść właśnie poprzez to tego różnego typu działania, jest jakby jeszcze obrona tej jakby dywersyfikacji, różnorodności sposobów produkcji wiedzy, sposobów myślenia, bycia z różnymi grupami ludzi na różne sposoby myślenia i przeżywania świata. Bo to jest chyba też jedyny sposób na to, żeby ten świat być w stanie w jakiś sposób przeformatować. Myślę, że tak, bo inaczej.
Inaczej poddamy to przeformatowanie świata i zostanie ono przejęte przez jakieś konkretne grupy, platformy, które są ponadpaństwowe, właśnie mówię, takie jak Facebook. I wtedy właśnie powinniśmy zastanowić, do jakiego stopnia chcemy, żeby Facebook nam całkowicie zorganizował świat. Już nie tylko nasze głowy, nasze umysły, nasz sposób postrzegania świata, estetykę, ale jednocześnie wiedzę, bo też w pewnym sensie nie trudno sobie wyobrazić, że niedługo Facebook może zdecyduje, to my teraz będziemy uczyć też zaczytaniem się uniwersytetem, zrobimy, albo zaczniemy uczyć sztuki, będziemy prowadzić festiwale fotografii, po co właśnie Kraków Photo Month, że możemy mieć Facebook Photo Month. I tego typu świat, to trochę brzmi jak z czarnego lustra i dystopijnie, ale w dużym stopniu nie jest dystopijny, jako że doświadczenia wielu ludzi, sposoby przeżywania świata już są dzisiaj przeformatowane przez pewne platformy, takie jak właśnie czy Facebook, czy to Netflix. I znów mówię to, osoba, która oczywiście ma na oczy, która korzysta z Netflixa i szczególnie w czasie pandemii, ale jednocześnie myślę sprawę, że jest to ten sposób przeżywania świata, w pewien sposób przedformatowany, sformatowany dla nas wcześniej przez pewnych decydujących graczy na rynku nie tylko właśnie finansowym, ale na rynku idei. Bardzo, bardzo dziękuję. Zaczynamy nagrywanie.